Idziemy dalej. Ja już się Kalisto nie mogę doczekać. Ło. No, Kalisto protokol będzie straszny i strasznie obrzydliwy. Uźwa i tych żołnierzów. Dobra, chodźmy na razie tu się schować. No, w ogóle Sony zbanowało Kalisto Protocol. W sensie, z tego co rozumiem, to nie, Kalisto Protocol nie wyjdzie na PlayStation? Czyli z wyspy to jest najlepsza opcja, jaką możemy dostać. Raczej nas rozpłatają na miejscu. Okej, tu mamy jakieś... Czyli tam ktoś jest, tam ktoś jest. Jest też skrzynka. Tu jest jakieś schodki, jakieś coś, ale nie wiem, czy możemy z tego skorzystać. Oh shit, trochę się cykam, że on się obróci. No właśnie. Niestety te dzbanki to tak niewiele dają. Kurwa no. Nie widział nas. Nie widział nas. Dobra, walić tą skrzynkę. Dobra, tu jeszcze możemy sobie coś otworzyć przynajmniej. Okej, więcej kwiatków. I do trawska. Tu mam wrażenie, że im więcej tego pryzmatu używamy, tym bardziej... Kurde no. Przyszedł następny, świetnie. Dobra, szybko. Okej. Ło, idealnie, w idealnym momencie zdążyłem tutaj podejść. Teraz musimy się tam gdzieś przedostać. Ale to już nie będzie na nas patrzył. Może chodźmy. Le comte veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant a fait la paix, od razu. Aha, czyli gra nie jest zbanowana, ale może być okrojona. Co jest? Coś się pada, znaczy gra nie reagowana, pada. Marta jest dead, jest okrojona na plejce. Kresa normalnie na plejkę wchodzi, ale jak pisem Marta jest okrojona. No, ej, co się dzieje? Ej, przecież ładowałem akumulatorki dzisiaj. Co jest? Pad mi się włączył? What the fuck? Nie, no nie pada bateria w tym. Ładowałem te... Sofia, a tu entendu parler de l'ordre pendant... Ładowałem akumulatorki. Juste de l'enfant, de la... Serio, miałem nadzieję, że jakby oleją. Nie, właśnie się nie rozładowały. Działają normalnie, ale się wyłączył na chwilę, nie wiem czemu. Ten pryzmat jest tutaj tak realistyczny jak szczurokineza. Szczurokineza chyba ma więcej sensu, wiesz? Nie ma szczurów, no okej. Okay. Kto nas tu kurwa zobaczył wcześniej? A tu jest ziomeczek. Nie widziałem go totalnie. Dobra. Ciekawe, czy to otworzymy, bo wiecie, tutaj dużo rzeczy może być. Okej, resztki były. Dojść do trawy, dobra. Jaki ten kurde chodzi z tym buzdganem, czy co to tam jest?
Nie, buzdygan to był taki... taka pałka raczej. Centralnie na nas się lampić będzie, no. Dobra, teraz czas na nas. Nie tak, tylko tak. Tylko poczekamy, aż on odejdzie, żeby tylko tego jednego dopaść tym kamykiem. I teraz szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra, tamten chwilę się będzie czaił. No, on nas teraz może zobaczyć, więc musimy zatrzymać się na chwilę. Tak, że nas zobaczyli teraz. Nie, nie, w sensie, no, nie jest to zgon w sumie, nie, więc... Co prawda skucha, ale, no, nie wiem. Miałem tego nie liczyć jako zgon. W sensie, w normalnych warunkach po prostu moglibyśmy jeszcze walczyć z tymi żołnierzami, nie? A tutaj nie możemy walczyć z nimi, bo nam gra nie pozwala, ale... Kurde, przyszedł duży. Tam jest następny. Ja pierniczę, ależ to wymyślili. Może coś z kieszonką do patarza jest nie tak? Czasem się rozłącza, pewnie czasem coś nie styka. No, jasne. Nie, nie wiem. Jakby pierwszy raz się tak zdarzyło chyba. Nie tam, chciałbym... O właśnie, tam. Tam ci poleźli, on się odwrócił i teraz przejdziemy na drugą stronę. O ile ten duży nas nie zobaczy, ale może nie, może nie. Oh shit. No i właśnie, ja go totalnie nie widziałem, w sensie jakby wiedziałem, że on tam jest, ale nie widziałem, w którą stronę jest ustawiony. Że trochę dupa. O, czekajcie, gdzie jestem? Tutaj, dobra. No tam do tych głównych drzwi nie ma co iść. No więc to jest, w tym momencie jesteśmy w takim momencie gry, gdzie jakby gra... No nie pozwala, żeby dojść do tego momentu walki, tak? O, więc jest to pewnego rodzaju skucha, ale no... Ciężko nazwać to śmiercią. Okej, chyba musimy tędy przejść teraz. No i faktycznie jest tu jakaś okrągła konstrukcja. Bardziej jak piec wygląda niż jak wieża, no ale niech będzie. Gdzieś mnie ktoś widzi? Nie, ten tu, tutaj tylko sobie łazi, dobra. On va y arriver, les amis. On y est presque. Tylko wiecie, jakby... Pamiętajcie też, że to są ludzie hrabiego i w... proszę bardzo, kolejny warsztacik i kolejne miejsce, w którym jest... Ej, tu jest tak najebane tych warsztatów. W całej grze tyle nie ma warsztatu, co w tej lokacji. Ale... mówisz, żeby mnie wyrzucili raczej niż zabili? Tak, tylko że ci wszyscy żołnierze, którzy tam w tym mieście pierwszym, w tym czerwonym mieście, nie pamiętam jak ono, jaką miało nazwę właściwą, to ci żołnierze tam zabijali wszystkich, nie? Jakby mordowali tych ludzi. I to też byli ludzie hrabiego. Dobra, tu jest przejście. A co jest u góry w takim razie? Gump, oui. Siemano, ręczniku papierowy. Okej, więc inne przejście. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse.
Coś tu widziałem. O, piórka są. Jako, regarde ça. Ça vient de l'oiseau? À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui. Comme ça, je la lui rendrai. Te piórka niestety mu znikają. Jeszcze jest, ale o. Co rozdział mu zniknie? Dobra, czy ktoś tu łazi, żeby nie było, że skoczy na jakiegoś żołnierza? D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires, je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Nadzieję, że nie o nas chodzi. On va bien trouver. Ok, jesteśmy. Amis et enfants. Ktoś tu ucieka z dzieckiem. Le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Się przebrali. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix. De raviver. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Myślałem, że ucieka z tym dzieckiem. Viens. Aha, i to jest sposób, żeby się tam dostać. Przebierzemy się. Gorzej jak te dzieci zostają potem na przykład, wiecie, spalone. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ta, na to wygląda, ale to nie jest dobry pomysł. W sensie, totalnie nie wygląda to na dobry pomysł. A skąd ona wzięła to dziecko nagle? W sensie, Sofia właśnie podpierdoliła czyjeś dziecko? Po prostu tak znalazła losowe, ubrane dziecko, tak, okej, dobra. Enough, idziemy. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. No, dokładnie, wyciągła z kieszeni, zespawnowała sobie dziecko, a wyjeba tym. Kusza wyparowała, nie no, jakby może ją gdzieś ukryła. Raczej tak. Wiecie, proce można schować w kieszeni kusza, raczej nie. Mam nadzieję, że bawicie się przednie ze szczurami i naszym rodzeństwem. No, wiesz co, akurat trafiliśmy na takie rozdziały, że non-stop tylko chodzimy i rozmawiamy i niewiele się dzieje. Mało akcji, dużo chodzenia, no ale cóż, taki moment. Boże, numer na napis. Jak to nie możesz odkręcić słoika z Nutellą? What the hell? Symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette. Przez ścierkę albo coś próbuje. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la. Jak nie, to rozwal zakrętkę tym nożem. Ainsi naquit l'enfant. Przyklejone. A kojarzę coś takiego, też tak raz miałem. Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires. De sa joie. Pour foyer, il choisit Lacuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. Lacuna devint un berceau de lumière. Kołyska stała się kołyską. Convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mère à la maison. À genoux. Ah, nie w ten sposób. Myślę, że po prostu mamy kucnąć. Dans ces lieux sacrés, il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. To jest dokładnie jak Hugo. Sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous,
Une femme et un enfant la porteront à travers sa nuit. Co, wybiorą kogoś? Vous. Pewnie nas. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez. Aha, dobra, nie, niesiemy tylko pochodnie. Dobra, dobra, w porządku. Prenez-la. Ok, w porządku. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Tam pewnie są szczury. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Tam będą szczury. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Ale wymyślili oczywiście. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. Ok, tylko tu jest woda. C'est inouï. C'est fresque. La peste. Il pense qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. To całe dzieci, których czczą, było po prostu kiedyś nosicielem. C'est froid. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. No, to mu tu nie utoń, Hugo. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. No dobra, to co, odpalimy ją po prostu potem? J'ai froid. No wiem, już wychodzimy. On va bientôt se réchauffer. Ale nie mogę tego odpalić. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. No rozumiem, no jest tu ciemno, jest mokro i zimno. Ale marsz. Członek sekty było napisane, fajnie. Pewnie się za chwilę okaże coś pojebanego. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu. No tak, o to chodziło, że zgaśnie ta pochodnia i teraz ją odpalą z powrotem, bo Feniks i w ogóle. Teraz strasznie Feniks, a przed chwilą boję się, zimno mi, ciemno mi. Non. J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Il faut voir. Po cichutku, nikt nas nie widzi. On est tous habillés pareil. No i spierdzielamy. Podoba mi się ten system, że przechodzimy przez drzwi, jeb zasuwa i mamy święty spokój. J'ai vu un phénix sur cette porte, puis la fissure, alors. Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. No to idźmy dalej. Nie, chyba już nie wiem, czy to jest koniec ich rytuału już, czy. No tośmy poszli. Trochę głośno. Incroyable. Tu l'as dit? Jest i wielkie drzewo.
czyli kurde, wszystko się zgadza. Szkoda, że tylko ten w dupę kopany magister, po którego żeśmy tyle szli, niewiele nam powiedział, tak? A tu ewidentnie coś. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé coś de jest, tylko że no. Ce lieu leur appartenait. Nic nie wiemy, co et mamy robić. Cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Biedny. I elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera, ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. O, tam coś jest napisane. Basilius et Aelia. O, czyżby... A nie, to Hugo. O, myślał, że dotknie wody i wyzdrowieje. No tak. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. No tak. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, hey, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Czyżby też brat i siostra? C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. Hmm. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Czyżby ta Aelia była jego... non. Sofia, gdzie ty idziesz? O, przypomniałem sobie. Tam ja, tam były te drzwi. Fuck. Aj, Boże. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane. C'est vrai. Elle a l'air intacte. Ten namiot wygląda jak namiot, który miał Hugo w pierwszej części. Skrzynia z zabawkami. Mhm. Hugo miał coś podobnego. Tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Mhm. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Tak, przeszliśmy całkiem długą drogę, żeby tutaj dojść. A wiemy, że on umarł. Co oznacza, że mieszkając tutaj na miejscu nie znalazł lekarstwa. Nie brzmi to dobrze. Il a ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Dobra, zobaczmy jeszcze tu. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être. To są jakby żołnierzyki czy coś. Il y avait des prophètes dans l'ordre. Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça non. Fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. Dobra, pochodźmy jeszcze po tym pokoju, bo może coś tu gdzieś jeszcze zobaczymy. Tu miał jakąś taką jadalnię. O, łóżko. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius.
No i chodźmy tu. Wow! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Czyli też, może też tamten Basilius, ale to miał starszą siostrę, która była jego strażnikiem. Eh bien, quoi? C'est l'armure d'une dame. Aelia! C'est sa chambre, tam, bien sûr. Opiekunką, o, tak jak c'était ona. Elle, sa protectrice. Protectrice? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Jednej brakuje w ogóle. Zbroi. Czyli tą ostatnią założyła. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. O, raczej już nie żyją od dawna. Zobaczmy dalej. Des épées, des lances. Wow. No, sporo spory arsenał tu miała. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Tak, oczywiście ta tylko o błyskotkach. Jak na złodzieja przystało. Dobra, jeszcze skrzynka. Des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. No, strasznie dużo zbieżności, nie? Continuons. No, ale dobra. Chodźmy dalej. C'est incroyable. C'est comme godzina? Si 10 po. Je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. No i dobra, jest Phoenix, jest znak zakonu. Regarde. Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix, c'est l'ordre. C'est juste ça. Oh, désolé. Mais non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Czy opieka zakonna dziecięciem. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? Ciekawe, czy też mieli jebniętą matkę. Jest ku temu jakaś szansa. Ale myślałem, że wiecie, z hrabią i hrabiną coś się okaże pojebanego, ale na razie wyszliśmy i nikt nas nie szuka, jest okej. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant. Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches. Ta. Oui. Jak łóżko tortu. Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. No, ona już się zaczęła denerwować. Bo liczyła, że coś tutaj znajdą, a to gówno. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand chose. Un phénix. Cherchez un phénix. No generalnie dużo destylowania mieli tutaj. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Pewnie wódę. Piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi? Wali spirolaż miło. Vide. Non, ton sang. Hé, hey, moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. No tak, jakbyśmy mieli Lucasa. Hugo, tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Teraz nam do niego podejdę. Oh, non. Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Tam są jeszcze drzwi, ale celowo do nich nie podchodziłem. Eh, ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Eh, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia! Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu... Tu as laissé Vaudin... Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. No tak. Pardon. Vaudin go. Krzywdził ten magister cały. No bo oczywiście. Sofia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivé là? Regardez derrière les rideaux. A, okej, tutaj. Dobra, chwila, bo tu są jakieś drzwi, chcę tylko je sprawdzić. Okej, zamknięte. Chuj. Może powrót będzie tędy. No właśnie, ta jebnięta mamusia nam blokowała dostęp do niego. Viens, Hugo. C'est quoi ça?
Il n'y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. No tak, w sumie ma to sens, że ktoś tutaj sobie przychodził i obserwował, co robią biednemu Bazyliemu, czy jak miał tam na imię. Qu'as-tu trouvé? La bibliothèque de tes alchimistes. No tak, to jest trochę jak te takie sale operacyjne, co są w szpitalach, takie z taką wizją, nie? Że bierze się pacjenta na środek i tam się go operuje, a wszyscy jacyś tam studenci, doktoranci i tak dalej mogą sobie gdzieś tam naokoło być, albo w innym pomieszczeniu to jakby i przez przeszkloną podłogę obserwować, albo z jakichś tam innych miejsc. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Dobra, zaraz ten, zaraz podejdziemy do niej, ale najpierw obejrzyjmy, czy coś tu. Nie, chyba tu nic nie ma. Dobra, to tylko do niej. Qu'est-ce que c'est? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Ah. Ktoś nas tutaj znalazł. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Okej, no przyszli pod ten tron oczywiście. Tej to buty zdejmij, a on tak od razu w kapciach wszedł. No dokładnie, chodźmy, bo oni jeszcze tutaj będą się albo ruchać, albo coś w tej wodzie. On nie lubi wody, no ale cóż. W sumie tak jak szczury, nie? Mały szczur. Dobra, chodźmy. Tylko, że musimy zejść tak jakby na ten poziom, co oni są. To niedobrze. Dobra, siedzą tam przy tym. Tak, dokładnie. Cette eau putride scellait notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. No tak to trochę brzmi, jakby oni teraz, wiecie, będą starali się przyjąć reinkarnację tego Basiliusa, czyli tego dziecka żaru, czyli tak jakby chcieli począć teraz dziecko, które będzie miało, wiecie. Tak, no właśnie, o tym mówię. Na razie tam tylko stoją. Okej, teraz na dół, powolutku. Podoba mi się, jak dynamicznie oni skaczą, zeskakują, łapią tego Hugo, Boże. A teraz powolutku. Powolutku mówię, a nie psz, do wody, kurde. Dobra.
Nic, mam nadzieję, że kończymy już ten rozdział. Prawdopodobnie tak. I będziemy wtedy kończyć też streamucha. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. What the fuck? Des branches comme des cheveux. Krowy, ptaki, tutaj. Jakby zrzucałem tu martwe zwierzęta, czy co? On pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. No tak, ta jest ewidentnie zepsuta, bo wszędzie są trupa jakichś zwierząt. Co tu się błyszczało przed chwilą? Myślałem, że jakaś pułapka, Link albo coś, dobra. Jej, hura, wyszliśmy z tego gówna. Se buty obciepuję. To co, oni celowo tu... Aha, bo tu są te ofiary całe, no tak, oni przynoszą ofiary, wiecie, kwiaty, bydło, ptaki, wszystko, oni to wrzucają tutaj, żeby zepsuć tą wodę i począć popsute dziecko w tej wodzie. A, Boże, co za ludzie. No. Hugo? Il y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être, mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir. No jest, jak mi przykro. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. Boże, jak mi przykro z jego powodu. I tak szczerze mówiąc, naprawdę chciałbym, żeby on był trochę starszy. Bo on jest takim biednym, kochanym dzieciątkiem. Jak zrobię jakąś trzecią część, to niech on będzie trochę chociaż starszy, żeby już nie był takim malutkim, biednym chłopcem, no. On peut enlever ses habits qui sont pas bons maintenant. Oui, bonne idée. Dobra, myślę, że to koniec. Rozdział. Cudownie, dobrze, fajnie. Kolejny rozdział, rodowód.